Ja chciałam coś powiedzieć. W poniedziałek byliśmy na ewangelizacji pod Rotundą. No i co? Zepsuł się głośnik. W zasadzie on nie był zepsuty, jak się okazało. Był naładowany, ale on w ogóle nie działał. No to wzięliśmy po prostu... Chodziliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, tam dziewczyna się też nawróciła. W ogóle szła, ja ją, przyszła ze mną w ogóle, bo szukała kościoła mocy. Mówię, no to ja jestem, mówię, to chodź ze mną, mówię. No i przyszła z nami. Potem poszła gdzieś tam na jakieś lekcje, wróciła, oddała życie Jezusowi. Fajnie. No ale ten czas bez tego głośnika, w ogóle to było takie... Jak, nie wiem, czy to, jak to zabrzmi, ale tak powiem. Dla mnie było fajniejsze w ogóle. Bardziej jakby intensywne. No ja nie wiem, jak mam to nazwać. Bardziej jakby efektowne. No to jak coś... No musicie mnie zrozumieć, o co mi chodzi. Rozumiemy. Rozumiemy. To dobrze. Bardziej mi się podobało jakby bez tego głośnika, że ci ludzie bardziej mogliśmy z nimi jakby rozmawiać. Ale w piątek to tak samo się stało w ogóle. Ale to był jeszcze lepszy numer tam się stał. Tam w ogóle ten głośnik też przestał działać. Poszliśmy z Małgosią tam w stronę patelni. No i pomodliśmy się o panią. Taki chłopczyk też oddał, chłopak, 17-letni. Też oddał życie Jezusowi, ale wiecie, co mnie najbardziej wzruszyło? W ogóle to mnie rozwaliło. Jak my wróciliśmy, szliśmy do tych tarasów, tam w ogóle stał chłopak z Londynu, przyjechał i głosił Ewangelię na naszym miejscu w ogóle. I ja mówię, Boże, mówię, zobacz, Ty tu jesteś, a my tu byliśmy wcześniej, nam się zepsuł głośnik i poszliśmy sobie dalej do ludzi, a Ty tutaj przyszedłeś i mówisz o Jezusie, głosisz Ewangelię. On mówi, taki jest Bóg, mówi do mnie, mówię, wow. I chciałam powiedzieć, że to jest takie niesamowite, to po prostu się wzruszyłam. Dla mnie to było takie ekstra fajne po prostu, że on głosił tam zamiast nas, że my poszliśmy, a on był na naszym miejscu. Dziękuję. Amen.